Hej wszystkim, z tej strony Prestige z kolejnym imperialnych achievementach. Dzisiejsze achievementy zostały zaproponowane przez użytkownika Bartas na YouTubie, którego serdecznie pozdrawiam, a jest to osiągnięcie A Great Moravia, czyli jako Moravia lub Nitra. Mamy osiągnąć, posiadać konkretne prowincje w... Więc ja sobie pozwolę to po prostu tak zrobić i zobaczmy. Prawdą jest, że musimy posiadać całą Bohemię, całą Silesię, kawałek Polski oraz kawałek Austrii. Jest to achievement dość bardzo ciekawy, ponieważ mamy do dyspozycji dwa różne kraje, którymi możemy zająć się tym achievementem. Nitra, Moravia, którą możemy uwolnić z Czech, oraz Nitra, którą możemy uwolnić z Węgier. I tu pojawia się pierwsza, który z tych dwóch krajów? Z jednej strony Czechy, wyzwolenie w Czechach. Mamy szansę rozwalić Silesię, tam anulować wasalizację i być od razu częścią Hary. Z drugiej strony, ale mamy tylko dwie prowincje. I to nie są jakieś super prowincje, ile to jest 15 development. To nie tak. Natomiast grając jako Węgry, uwalniając Nitrę, mamy 13 developmentu dostajemy, 8 developmentu z prowincji ze złotem, 6 w żelazie i kolejne 9 z koprem. Plus doliczając do tego bardzo sprzyjający dla nas teren, przepraszam, na 3 więcej dostaniemy, 37 zepsuł. I może po prostu uwolnimy. Oczywiście ja nie będę teraz tego, ja tego aż nie mam. I tak, i uwalniamy po prostu Nitrę. Na samym początku uwalniamy Nitrę. Place all races. Oczywiście zanim to cokolwiek zaczniemy, bardzo polecam uwolnić Transylwanię. Tutaj, znaczy nie, nawet nie do końca, ponieważ Transylwania bodajże dostanie jeden z naszych korów, tak, więc uwolnienie Transylwanii to nie jest też jakiś super mega pomysł. Choć możemy to zrobić, gdyż my będziemy jako Nitra posiadali na niej Casus Belli, a osłabi to bardzo mocno. Na pewno koniecznie trzeba uwolnić, gdzie to było, uwolnienie. Jest. Uwolniamy na pewno jeszcze Kroatię, żeby była se tutaj i na końcu uwalniamy się. Oczywiście i przez co Węgry są bardzo mocno osłabione. Jeden z naszych takich głównych celów powinno być, zanim zaczniemy uwalnianie tego wszystkiego, powinno być doprowadzenie Węgier do stanu całkowitego zniszczenia, gdyż pozwoli to nam łatwiej się wyzwolić. Niestety, aby się wyzwolić, musimy poczekać bodajże 6 lat, aż nam truz wygaśnie. Zaraz zobaczę. 11 december, niech będzie już. I widzicie, to jest truz z nimi mamy do... Mamy truz do 1450, czyli całe 6 lat. Czyli tym, przez ten okres rzeczy. Mamy oczywiście misje, nie mamy żadnych misji dodatkowych, ale najważniejsze jest po prostu uwolnienie na pewno Kroatii. I się w tym momencie trzeba zastanowić, czy na pewno chcemy uwalniać Transylwanię, gdyż Transylwania dostaje bardzo dużo, wiem, ale też dostaje nasz core. To prawda, nie jest to jakoś mega duży core, ale mimo wszystko, to prawda, daje to nam możliwość do walczenia z nimi, więc wyzwalając się od Węgier, polecam znaleźć sojuszników, najlepszych przeciwników, którzy po prostu nie będą lubić Węgier. I jedynym właśnie z tych początkowych kroków, które musimy zrobić, na pewno uwalić Węgry, żeby były jak najbardziej osłabione, wyzwolić się
I wtedy tak naprawdę, nie ukrywajmy, kwestia tego, co będziemy robić, zależy od nas. Mamy podbić kilka prowincji. Nie jest to duża ilość prowincji. Bardzo dobrą opcją jest nie skupianie się bardzo mocno na to, żeby jak najszybciej podbić te prowincje, gdyż niestety agresywną ekspansję można zrobić. Próbujemy, zależnie od sytuacji w cesarstwie, albo się skumać z Austrią i przez to jeść Bohemię w miarę możliwości, ewentualnie uderzyć w Polskę i w tym regionie się rozwijać. Na pewno Węgry też w pierwszej wojnie możemy dość mocno zjeść, żeby na przykład graniczyć z Serbią, Bośnią, żeby w tym regionie się rozwijać, zbudować po prostu większą potęgę najpierw i najlepiej też być w Holy Roman Empire, bo będziemy mieli obronę cesarza. Mamy szansę sami zostać cesarzem, przez co będzie wszystko ładnie. Bez ciekawy. Zobaczmy, co by bym chciał dodać to do Holy Roman Empire. W sumie dobrym pomysłem jest spróbować na samym początku gry też poprawić wystarczające relacje, żeby dołączyć jako Węgry do Holy Roman Empire. Ewentualnie uwolnić dwóch wasali, zerwać z nimi wasalizację, bo mamy możliwość, i wtedy dopiero wykupić wojnę. Bo będzie zawsze szansa, że te dwa kraje będą ciężko. Najważniejsze jest właśnie uwalenie tam. I później po prostu co? No, szukanie okazji do rozwoju w regionie, budowanie potęgi, i staranie się osłabiania jak najmocniej przed zaatakowaniem osób, które musimy. Ziem nie jest dużo do pobicia, ale też nie należy się z tym achievementem śpieszyć, bo ponieważ koalicja i nadmierna pewność siebie można. Co ciekawe, generuje się nam losowo losowy król, więc mamy szansę, w tym wypadku, zawsze coś dobrego. To się bardzo. Ale to by było już wszystko. Hej.